Mam do was pytanie, panowie, nosi tytuł ten program, do Jakuba Maciejewskiego i Marcina Wikły. I dzień dobry. Szczerze mówiąc i wam, i państwu, to najchętniej kontynuowałbym temat, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, bo uważam, że absolutnie nie ma ważniejszej sprawy dziś w Polsce i pewnie w kolejnych dniach niż to, co się dzieje na polskiej granicy i konieczność obrony ojczyzny przed agresją fizyczną, agresją wschodnich reżimów. No ale dzieją się też inne rzeczy i w weekend też to mogliśmy zobaczyć. Ta bolszewia, o którą Kuba przed chwilą pytał, ma różne oblicza. Czasem to propagandowe jest szalenie niebezpieczne i próbuje nam przemodelować mózgi, dokonać swojej inżynierii społecznej i dlatego będziemy się trochę tym też teraz zajmować. W tygodniku Sieci, na którego okładce, jak mówiliśmy, rozmowa z generałem Tomaszem Pragą, szefem Straży Granicznej, gorąco polecamy, ale też inne tematy, oczywiście między innymi o dramacie w Pszczynie, tekst Doroty Łosiewicz o tragedii z południa Polski. Przypomnę tylko fragment komunikatu szpitala. Przy przyjęciu stwierdzono bezwodzie i potwierdzono zdiagnozowane wcześniej wady wrodzone płodu. W toku hospitalizacji płód obumarł. Po niespełna 24 godzinach pobytu w szpitalu zmarła także pacjentka. Przyczyną śmierci był wstrząs septyczny. Zmarła, pozostawiła męża i córkę. Zdecydowała się ta kobieta 30-letnia donosić ciążę, mimo że z badań, które wykonała na początku września, wynikało, że dziecko może mieć liczne wady. O tej jej dramatycznej i bohaterskiej, pięknej decyzji poinformowała mama zmarłej w uwadze TVN. I to wszystko, co powiedziałem do tego momentu, wiedzieliśmy do niedzieli. A mimo to w niedzielę mieliśmy w wielu miastach w Polsce spore manifestacje, między innymi do których zachęcał jeden z ważniejszych polityków w Polsce. Oto fragment jego wystąpienia. Skutkiem tej obecności, tej narastającej presji ze strony fanatycznych ideologów jest prawo i są decyzje. Te decyzje powodują ludzką śmierć. Ja nie mam żadnych wątpliwości, kto odpowiada za to i inne zdarzenia tego typu. I nie da się zrzucić odpowiedzialności, bo jesteśmy tego już świadkami, na lekarzy. Lekarze są w jakimś sensie też ofiarami tego nieludzkiego prawa i tego nieludzkiego, bardzo ideologicznego podejścia do kwestii ciąży, matki, płodu. W Polsce tak naprawdę poprzez decyzję Trybunału pani Przyłębskiej pod patronatem pana Kaczyńskiego tak naprawdę to prokurator, a nie lekarz prowadzi ciążę. No i cóż, proszę państwa, historia, która z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nie ma kompletnie nic wspólnego. Czy może być powiązana z tym dramatem z Pszczyny? Teoretycznie nie, ale potrzymaj mi piwo, ja, Donald Tusk, pokażę, że jednak może. No i jakiż tu jest ogromne i potworne i wielkie kłamstwo skonstruowane na podstawie zlepienia dwóch rzeczy, które no, jak widać, no da się jakoś zlepić, tak? Da się podpalić tą baryłkę prochu w ten sposób, tak? W jakimś sensie lekarze są tutaj ofiarami. No jeżeli rzeczywiście lekarz patrzy na to, mając absolutny wyznacznik, bo nie jest prawdą, że w Polsce aborcja jest całkowicie zakazana. To jest jakaś nieprawda kompletnie nam tutaj suflowana, że przez ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, polskiego Trybunału Konstytucyjnego, a nie Trybunału Julii Przyłębskiej, jak to też jest montowane, aborcja nie jest zakazana. W jakimś sensie lekarz, który nie patrzy na zdrowie matki, której życie jest zagrożone i nie ratuje tej matki, no to po prostu on się do tego zawodu, jak to klasyk mawiał, nie nadaje. Kubo, czy dla ciebie to też jest bardzo prosta historia o błędzie lekarskim? Jeśli lekarze mają na łóżku, na oddziale kobietę, której życie jest zagrożone w wyniku ciąży, no to chyba powinni, takie mamy prawo w Polsce, zrobić wszystko, żeby to życie uratować. Wystarczą dwa zdania, przy czym jedno jest cytowane przez lewicowe media, ale nie ma wniosku po tym. Pierwsze zdanie to jest artykuł 4a w punkcie pierwszym obecnej ustawy o aborcji. Przerywanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. Ale jeszcze jedna rzecz. Wyborcza i te inne tuskoidy publikowały wstrząsające, naprawdę wstrząsające SMS-y pani Izabeli do swojej mamy. I w tych SMS-ach pani Izabela pisze: tragedia, moje życie zagrożone, a ja mam czekać. Czyli lekarz ją poinformował, że jej życie jest zagrożone. Ustawa mówi, że nawet jak zdrowie jest zagrożone, tylko zdrowie, to można usunąć ciążę. A lekarz kazał jej czekać. I trzeba zobaczyć, jaki etos po prostu u tych ludzi w białych kitlach czasem występuje, że potrafi facet zgodzić się na zadymę w całej Polsce, na te protesty, przez swój błąd, a może nawet i cynizm. Mnie to tak głęboko oburza, że jeszcze jak puściłeś te ugarstwa, to po prostu miałem te ugarstwa minutowe przed chwilą, to miałem ochotę wyjść ze studia. To ja jest cię proszę, kłamstwo w żywe oczy. Nie wychodź jeszcze ze studia, a ja ci trochę jeszcze kłamstw pokażę i sobie o nich porozmawiamy, bo Donald Tusk oczywiście to jest Donald Tusk, ale on nie jest sam, ma całą armię ze sobą. Kolejny żołnierz, bardzo proszę. To jest oczywiście Bogdan Klich, były minister obrony narodowej. To okrutne prawo zostało wprowadzone przez tak zwany Trybunał Konstytucyjny, ten sam, który próbuje zniszczyć wolne sądy i wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Mówił na ulicy w Krakowie. Człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział, można by powiedzieć, patrząc na to, co on tutaj wygaduje i co nam tutaj demonstruje. No 3 nieprawdy w jednym zdaniu, tak? No to jedziemy dalej. Prezydent stolicy, drugi po Tusku, a może pierwszy przed Tuskiem, może to już nieaktualne, nieważne. Rafał Trzaskowski. Jednej więcej, spieramy się tutaj pod Trybunałem Konstytucyjnym, idziemy dalej do Ministerstwa Zdrowia, żeby jasno powiedzieć, że nie ma zgody na to średniowieczne antyaborcyjne prawo i na jego skutki. Obserwowaliśmy to, co się działo w Pszczynie, śmierć Izy, która poruszyła nas wszystkich, a przecież takich przypadków było więcej. I niestety to prawo, które PiS wprowadził razem z pseudo-trybunałem, właśnie może doprowadzić do takich okoliczności. Kubo, co chce osiągnąć ten chłopiec z plecaczkiem przed Trybunałem Konstytucyjnym takimi wypowiedziami? Już mamy pójście krok dalej. Takich przypadków przecież było więcej. Ja to naprawdę mam ochotę wyjść ze studia, bo już po tym gronie kłamców to jest jedno. Oni mają z tego niezłe profity, tak? Jakby, może Trzaskowski też dostanie kiedyś taką fuchę jak Tusk za 120 000 złotych miesięcznie, bo nakłamał w imię interesów obcych państw. Natomiast nie mam, szczerze mówiąc, zbyt dużo zrozumienia dla ludzi, którzy im wierzą. Bo naprawdę trzeba minimum inteligencji, żeby zrozumieć te 2 zdania, które przytoczyłem. Jedno z ustawy o planowaniu rodziny, a drugie z SMS-ów pani Izabeli. To znaczy czytelnik tejże wyborczej, słuchacze tych panów, których teraz puściłeś, sami mogliby wysnuć ten wniosek. Jej życie było zagrożone, wiedziała o tym, miała prawo przerwać ciążę. Trybunał Konstytucyjny nie ma tu nic wspólnego. No, Kuba, ty wiesz, te 2 kropki są od siebie w aż takiej odległości. Ale to sugeruje, że wyborcy tych 3 panów mają takie IQ poniżej mojego jamnika? Ja myślę, że to jest wieloletnie formatowanie, tak? Ciosanie tego kołeczka po prostu. Ale ja nie mam dla tego zrozumienia. No nie umiem, nie mam woli z tymi ludźmi się porozumiewać, bo oni z własnej woli są zamknięci na logikę, na prawdę, na troskę o innych ludzi, prawdziwą troskę. Jedną rzecz Rafał Trzaskowski powiedział prawdziwą, to znaczy śmierć Izy poruszyła nas wszystkich, tak? I to jest jedyny urywek zdania, który ja tutaj przyjmuję i rzeczywiście się z tym identyfikuję, ale problem jakby z całymi tymi zadymami ja widzę jeden, że ta mgła, która jest robiona wokół wyroku, bo przecież w ogóle nie mówimy o tym, co to nowe prawo oznacza i nie mówimy prawdy, nie mówi się prawdy o tym, co ono oznacza, powoduje taki trochę pochron dla lekarzy. Tak? To znaczy każdy błąd lekarski teraz może być tłumaczony w ten sposób, że no tutaj przecież prawo zadziałało, prawo było blokerem. To o tym za chwilę porozmawiamy, właśnie o błędach lekarskich, bo chciałbym, żebyśmy do tego też doszli w tej rozmowie, ale najpierw jeszcze chciałem pokazać fragment manifestacji z twojego kochanego Krakowa, Kubo, przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście, że tak. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości między innymi takie sceny w weekend miały miejsce. No bo to o to chodziło tak naprawdę w całej tej zadymie. Mimo, że wyrok Trybunału nie ma ze sprawą tragedii w Pszczynie nic wspólnego. Chodziło o to, żeby znaleźć się pod siedzibą. No Marcinie, powiedz, że to są biedni ludzie sformatowani, ale tak naprawdę pewnie być może inteligentni. No powiedz naszym widzom prosto w oczy. Mój kolega, dosyć dobry, ma jedno takie powiedzenie: każdy głupek ma swój rozum. No i tutaj bym to zastosował. No gdzieś to byłoby kompromisowe. Ja ta logika jest jakoś tak pokrętnie, ale uważam, że to jest efekt tego młotkowania, tak? Rzeczywiście, jeżeli też jest kolejne powiedzenie, że bardziej niebezpieczny od człowieka, który nie przeczytał żadnej książki, jest człowiek, który przeczytał tylko jedną książkę, tak? Natomiast jeżeli się czyta na przykład szczerze, jeżeli się czyta tylko jeden tytuł prasowy i ogląda tylko jedną telewizję, można wierzyć w te bzdury, naprawdę, można, no. To przejdźmy do tych błędów lekarzy, dosyć szczegółowy, przypominający o stanie prawnym i o powinnościach lekarzy komunikat wydało Ministerstwo Zdrowia. Jedno tylko zdanie z tego oświadczenia, bardzo proszę. Trzeba z całą mocą podkreślić, że lekarze nie mogą obawiać się podejmowania oczywistych decyzji podejmowanych w oparciu o swoje doświadczenie i dostępną wiedzę medyczną. Panowie, to jest to, co mówiłem. Oczywista oczywistość. Lekarz ma podejmować decyzję, lekarz ma wiedzę, jest uzbrojony, szkolony, ma doświadczenie, ma używać swojej wiedzy tak, żeby ratować zdrowie i życie ludzkie. Jeżeli zrobi wszystko to właśnie w tym kierunku, potem będzie to w stanie obronić przed każdym sądem, gdyby była taka sytuacja. Jeżeli popełnił błąd, na pewno przyjdzie taka sytuacja, że będzie zasłaniał się tutaj przepisami, naciskami, ideologią, kaczorem, dyktatorem i wszystkim tam na świecie. Kubo, jak bardzo jest niebezpieczne wykrzywianie obrazu tej historii i mówienie tego, co mówi Donald Tusk, że nie da się zrzucić odpowiedzialności na lekarzy, bo oni są też w jakimś sensie ofiarami tego nieludzkiego prawa. Nie, no oczywiście lekarze są ofiarami nieludzkiego prawa Trybunału Konstytucyjnego. Lekarze, łapówkarze, kopertowcy są ofiarami ziobrystowskiej prokuratury. Proszę państwa, Sławomir Nowak za swoją pracę na Ukrainie jest ofiarą też pisowskiej prokuratury, która nawet na Ukrainie ma wpływy, bo to Ukraińcy dostrzegli tę korupcję. Co więcej, Łukaszenka jest ofiarą pisowskiego prawa, bo te biedne dzieci zamarzają w lesie, te 30-letnie dzieci w kurtkach za 4-5 tysięcy. Może mieć wyrzuty sumienia. I tak, i wszystko jest winą personalnie Jarosława Kaczyńskiego. Ja to jeszcze raz muszę od Marcina usłyszeć, że ma zrozumienie dla ludzi, którzy w to wierzą. Poszedł szeroko. Ale nie zastosował się do instrukcji, a ja wracam do błędów lekarskich. Panowie, czy nie macie wrażenia, że to jest szalenie niebezpieczne? Jeśli będziemy uprawiać taką narrację, tak, to lekarze będą jeszcze bardziej bezkarni. Podkreślam to jeszcze bardziej, bo i tak w zasadzie są. I jeżeli, nie mam podstaw, żeby tak twierdzić, natomiast jeżeli... Pokaż mi tabuny skazanych lekarzy za błędy. Uważam, że to jest bardzo zły kierunek, bo każdy błąd, jeżeli sobie swawolimy, że tak powiem, w tamtą stronę, to i w tą też możemy pogalopować myślami. Galopuj. Być może lekarze nie będą do końca walczyli o zdrowie i życie człowieka, bo zawsze potem będą mogli wytłumaczyć to, że nie uratowali tego życia i zdrowia jakimiś politycznymi motywami. Potworne, to jest potworne. Ale mało tego, wokół tego szpitala już krążyły czarne chmury wcześniej, a pacjenci na tym znanym serwisie, gdzie można komentować bardzo wiarygodnie zresztą działania lekarzy, opisywali straszne przypadki u tego lekarza, który był teraz przy śmierci pani Izabeli. Więc zamiast rzeczowej dyskusji nad nonszalancją lekarza, myślę, że większość naszych widzów miała styczność z taką nonszalancją, z tym problemem pewnego podejścia lekarzy do pacjentów w Polsce, to zamiast tego będziemy mówili wina PiSu. Nie wpadnijmy. Ja nie mówię, że wszyscy lekarze, ale nawet u lekarzy uczy się, że jest pewien problem habituacji, to znaczy oswajania się ze śmiercią, z cierpieniem i traktowanie tego jednak pobłażliwie. Panowie, no jest taki problem w tej grupie zawodowej i o tym powinniśmy rozmawiać. Znaczy, to też rozumiem, bo gdyby lekarz rozpaczał tak jak każdy normalny człowiek, niewątpliwie przeżywa tą tragedię, tylko po prostu inaczej. On musi być inaczej zmotywowany do swojej pracy i tą skórę grubszą mieć, choćby to źle w tym momencie zabrzmiało. Ale każdy przypadek rozpatrujmy indywidualnie. Ten przypadek wydaje mi się oczywisty i tutaj w zasadzie nie ma o czym rozmawiać. No. A jednak rozmawiamy już paręnaście minut i jeszcze byśmy pewnie porozmawiali i niestety jeszcze porozmawiamy, bo to na pewno nie jest koniec tej historii, ale na razie to odsyłamy państwa do tygodnika Sieci, gdzie Dorota Łosiewicz tą sprawą się zajęła bardzo szczegółowo, opisała wiele jej aspektów. Ja widzisz, szkoda, że takie rzeczy dzieją się pod przykrywką tego, co na granicy, tak? I ja szczerze mówiąc to wolę, żeby ta opozycja zajmowała się takimi rzeczami, bo one są mniej niebezpieczne dla państwa całościowo niż tym, co na granicy. A co na granicy? To mówi generał Praga. Bardzo gorąco polecamy. To jest pierwszy taki wywiad z komendantem głównym Straży Granicznej. Pierwszy prasowy wywiad, do tego jeszcze tak obszerny. Naprawdę warto sięgnąć i pamiętajmy, wspieramy naszą Straż Graniczną, nasze wojsko, naszą policję, nasze państwo, naszą ojczyznę wobec agresji z zewnątrz. Jakub Maciejewski, Marcin Wikła, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję państwu, do zobaczenia.